Cześć, siemaneczko, witam Was w kolejnym takim garażowym odcinku, tym razem już nie z nad wody. Jak widzieliście, przed chwilą rozpakowałem paczkę, która do mnie dotarła. Jestem w garażu po to, by, jak widzicie, mój pontonik jest napompowany. No i słuchajcie, przeprowadzam taką niewielką modernizację mojego pontonu. Ponieważ już niedługo, a w zasadzie kiedy to nagrywam, to jest dobry tydzień z małym przechodem, rozpoczynamy jakby kolejny etap tego sezonu, sezon sandaczowy, tak? Także zaczniemy już niebawem ganianie za sandaczami, oczywiście. Najczęściej pływam po różnych jeziorach, no i oczywiście pływam swoim pływadłem, swoim pontonikiem. Kilka w tych latach, jak używam ten ponton, przeprowadziłem takich modernizacji, które mają ułatwić mi wędkowanie, i tym razem przyszła pora, by zadbać troszeczkę o taki porządek na swojej łódce, w cudzysłowie, na swoim pływadle, ponieważ nie jest to ponton o dużych gabarytach, 310 cm. Dla jednej osoby oczywiście super, ale czasami, wiecie, kiedy zabieram ze sobą kilka zestawów, po prostu, no, czasami bywa tak, że naprawdę nerwy mnie biorą, te wędki leżą w takim. No, staram się je oczywiście układać, nie rzucam byle jak, no ale wiecie, układanie wędek tutaj wzdłuż burty, no nie jest to jakieś tam super rozwiązanie. Istnieje ryzyko, że gdzieś łowiąc mogę gdzieś tam stracić równowagę, bo już tak miałem, że wywróciłem się na pontonie przy takiej większej fali, no i utopiłem sobie podbierak. Dlatego postanowiłem w końcu taką niewielką modernizację przeprowadzić i zakupiłem sobie taki oto zestaw uchwytów pod wędki umieszczany na takiej sklejeczce. Oczywiście jest to zestaw, zmontuj go sam, dlatego za chwilę sobie to wszystko tutaj podokręcam, pomontuję tu w dłoni, trzymam jeszcze uchwyt, który będzie tutaj, który pozwoli mi tu umieszczenie tego zestawu, tych uchwytów pod wędki, właśnie wsuwanie na tę gumową listwę, właśnie służącą do montażu przede wszystkim ławeczki. A to posłuży mi tym razem do montażu tego oto takiego stoliczka z uchwytami pod wędziska. Także za chwilę zabieram się za montaż tego ustrojstwa. Was oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki pod filmem. Jest to ważne, oczywiście, aby YouTube, algorytmy YouTube'a widziały ten mój film, aby docierał do jak największej liczby widzów. Pamiętajcie o komentarzu. Każdy komentarz mile widziany, czy ten dobry, czy ten może mniej pozytywny, ale oczywiście konstruktywny. Uznaję na swoim kanale konstruktywną krytykę, także zachęcam Was do komentowania. Zastanawiałem się przez pewien czas, czy nie wykonać sobie samemu takiego uchwytu, czy takiego właśnie kompletu uchwytów. Różne jakieś opcje planowałem, czy oczywiście takie, które gdzieś tam miałem w zamyśle montować tu do pawęży, ale stwierdziłem, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie taki już gotowy zestaw, który zakupiłem za nieco, no, za niewiele ponad 100 zł. Dałem za ten komplet. Bez tracenia czasu na jakąś tam robotę, mówię, muszę go tylko poskręcać. No i będzie można go zamontować, sprawdzić. Dlaczego takie rozwiązanie? Ponieważ ja swoim pontonem pływam, ale nie wożę go na żadnej przyczepie. Po prostu jest przeze mnie składany, rozkładany po każdym pływaniu i przed każdym pływaniem, oczywiście. Dlatego
musiałem znaleźć rozwiązanie, które będzie również szybko demontowalne i dlatego padł taki wybór, a nie inny. Także słuchajcie, nie przedłużam, biorę się za skręcanie tego ustrojstwa, no i zrobimy taką małą przymiarkę do pontonu. No dobrze, moi drodzy, zabieram się za składanie tego całego zestawu. No i do zestawu oczywiście tutaj dostawca dołączył wkręty. Będą potrzebne nam do tego, do poskręcania tego wszystkiego. Ja te wkręciki sobie tu przesypię do tego pojemniczka, żeby one gdzieś się tam nie pogubiły. Widzę, że tu są wkręty do przykręcenia tych uchwytów, tych tub do tej sklejki. To są takie wkręciki krótsze i takie troszkę dłuższe, żeby poskręcać, żeby przykręcić to, ten cały uchwyt, który będziemy wsuwać. On tu ma, o. Ja go sobie tylko sprawdzę, ile te wkręty wystają. Ile one wchodzą w tą sklejeczkę, bo to różnie jest. Może się okazać, że będzie tylko na jakieś dwa uzwojenia i niechcący to wyrwiemy. Dlatego wolę sobie to sprawdzić. Jak on tutaj jest, ale tych podkładek tutaj nie potrzebujemy. Dobra, tych podkładek tu nie potrzebujemy. Podkładki będą nam potrzebne chyba do. Ile tych podkładek jest? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale mało tych podkładek. Nie wiem. No tu chyba do tego nie potrzebujemy. Dobra, zaraz zobaczę. Aha. Sprawdzimy. O wiecie, wolę sprawdzić zawsze. No. Wiecie co, na upartego tyle to wystaje na trzy takie zwoje. Ona nie jest zaś gruba. No, powinno wystarczyć. Dobra, nie powinniśmy tego wyrwać. Będzie na kilka tych krętów, to dobra. Słuchajcie, to zamontujemy sobie na końcu. A dlaczego, to za chwilę Wam pokażę, jak przykręcę te tuby. Do tego, do zamontowania tych wszystkich tubek potrzebujecie wkręta bądź wkrętarki. Ja akurat wkrętarki tutaj nie mam, zostawiłem w domu i po prostu nie będę specjalnie po nią jechał. Myślę, że nie będzie to jakaś skomplikowana operacja, nie zmęczę się przy tym i takim wkrętaczkiem sobie również poradzę. Oczywiście jestem zdania, że warto sobie życie ułatwiać i upraszczać, no ale w tym wypadku, słuchajcie, no co mi szkodzi, przykręcę wkrętaki. No to co, zabieram się za pierwszą rurkę. Ustawimy to sobie. Jeszcze sobie punktaczek znajdę. No dobrze, słuchajcie, za punktak posłuży mi taki, no, większy wkręt. Nie mogę znaleźć takiego dobrego punktaka, ale wkrętem sobie też tu poradzę. O, i napunktuję sobie pierwszy otworek. No. Jest napunktowany. No i mogę, słuchajcie, wkręcać. Pierwszy wkręcik. Powiem Wam szczerze, że lepiej te wkręty wkręcać ręcznie z tego powodu, że wkrętarką, jeżeli za szybko polecicie, łatwo zerwać ten gwint, który się tworzy. I to tak czasami mi się zdarzało, chciałem sobie pospieszyć, a jednak
troszeczkę no, siłowym wkręcaniu mamy większą kontrolę nad wkrętem i te kilka takich zwojów, które tam ma trzymać to, lepiej jest to ręcznie dokręcić niż wkrętarką. Napunktuję te kolejne. Dobra. Dobra, pina już zmieniłem. Ten lepiej siedzi, lepiej trzyma. No i będziemy kolejnego tutaj dokręcać. O. No. Elegancko wchodzi teraz. No, zupełnie inaczej. Tamten mi trochę się ślizgał w środku. I elegancko tą sklejeczkę wchodzi. Troszeczkę może poty wybiją, ale będzie pewnie to siedzieć i trzymać. O, lecimy następny. Mam już skręcone, przykręcone te rurki. Tak jak powiedziałem, będzie to trzeba spiłować, nie wiem, szlifiereczką może albo pilniczkiem. Stępić w każdym razie trzeba, bo wystają te wkręty. A niestety po prostu z dala trzeba takie rzeczy trzymać od pontonu, więc będzie trzeba w dalszym etapie to wszystko sobie tu spiłować. Słuchajcie, tu są takie blisko tych rurek wystające wkręty. Za pomocą piłki do metalu sobie po prostu to pościnam teraz, bo tutaj niestety kątóweczką nie dojadę. No szkoda, bo te zabiegi troszeczkę nam tutaj no, przyniszczą tą powierzchnię, pokancerują, no ale to i tak jest pod spodem. Nie ma co za bardzo się tym tak przejmować. A dla takiego bezpieczeństwa, że te ostre krawędzie nam czegoś przy pontonie nie uszkodzą, nie ma to tutaj się nad tym rozczulać. Dobra, mamy już ten element przygotowany i teraz słuchajcie, ostatni etap, który jest przed nami, no to przykręcenie tego uchwytu. Dzięki no, przy pomocy którego będziemy naszą ławeczkę montować do pontonu. W tym celu potrzebujemy jeszcze ołówka. No idziemy teraz do pontonu. No i musimy to sobie teraz przypasować. No i dobra, słuchajcie, sobie zróbcie tu przyłóżcie i sobie tutaj narysujemy od spodu kreskę. Ja sobie to zaraz ładnie na środku. A już to sobie tutaj, o, po co się męczyć. Już mamy nacechowaną naszą tutaj sklejeczkę i sobie zaraz to wszystko ładnie tutaj spasujemy. Odmierzymy sobie
Tu wyszło 6 cm, to tu będzie też 6. Odmierzamy. Dobra. I sobie tutaj odrysuję. OK. No i mamy przypasowane. Nie pozostaje teraz nic innego, jak to po prostu przykręcić. O. Ławeczka, znaczy ławeczka, słuchajcie. Uchwyty pod wędkę zmontowane, no to teraz pora by to przetestować i zapiąć do pontonu. OK. No słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Wygląda, no i sprawdźmy, jak będą w tym wędki wyglądać. No dobra, mamy wędeczkę, no i sprawdźmy, że nie będę rozkładał, ale nawet taka złożona wchodzi. No. No słuchajcie, na pewno będzie takie istnieje tutaj prawdopodobieństwo, że na fali tu może to delikatnie tutaj odbijać. Ale to jest ponton. Tutaj usztywnianie jakichś tematów ewentualnie, no można by coś pomyśleć, wiecie co, żeby to jakoś tutaj na sztywno zrobić tymczasowo, może muszę pomyśleć, może jakąś gumę, może coś tu, żeby to tutaj przyciągało, ale no gdzie tutaj, no nie ma specjalnie za co tu złapać. Guma ewentualnie, ale to guma nic nie da. No nic, zobaczymy w praktyce, jak to na wodzie będzie. Na pewno jest lepiej, jak było bez tego, kiedy wędkę musiałem kłaść coś takiego, ewentualnie gdzieś ustawiać, opierać, to wiecie. A tak to się po prostu włoży. Jak widzicie, trzy zestawy mogą tu być. Jakiś tam porządeczek będzie na pewno przy łowieniu, przy wędkowaniu. No trzeba będzie i tak te gdzieś te wędki wyciągać. No zobaczymy. To już nad wodą będę sobie kombinował. Tak wygląda ten zestawik. Troszeczkę takiej samodzielnej, montażowej pracy. No i zobaczymy, jak to już w praktyce sprawdzi się nad wodą. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym technicznym odcinku. Tak jak powiedziałem, zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi. Mówię to, co tu już widzę. Że to no, po prostu no, luźno sobie tak spoczywa na tym, więc na pewno na jakiejś tam fali, gdzie będzie podbijało ponton, może to być takim dyskomfortem, jeśli chodzi po prostu no, o to stukanie o ponton. Tak mi się wydaje, że tak będzie się to robiło. Pomyślę jeszcze nad dopracowaniem jakiegoś tu systemu, który to może bardziej jakoś utrzyma w miejscu, ale to z czasem nad wodą może jakieś pomysły się zrodzą. Na pewno będzie to lepiej, kiedy w zmienianiu miejscówek wędki będą w pionie. No po prostu myślę, że i tak to jest jedno chyba z lepszych rozwiązań na ponton, który po prostu jest przeze mnie rozkładany, składany po każdym
pływaniu. Także słuchajcie, to tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętajcie o tych łapkach pod filmem. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że z dużymi rybami. No i tyle. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.